siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. To już czwarte nagranie z cyklu odliczamy do ligi, odliczamy do plus ligi naszych ulubionych rozgrywek, a wy odliczacie razem z nami. Czwarta drużyna od końca poprzedniego sezonu, czyli miejsce 11 w tabeli MKS Będzin. Zmiany w zespole, co wydarzyło się pomiędzy sezonami, pomiędzy tym sezonem zakończonym pandemią w marcu, a rozpoczęciem nowego sezonu, na co może liczyć trener Jakub Bednaruk i sympatycy MKS-u Będzin. O tym wszystkim opowiemy wam dzisiaj ja, czyli Piotr Złoch ze studia w Warszawie. I ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty. MKS Będzin, no, jeżeli chodzi o, powiedzmy, ich powrót do Plus Ligi, znaczy czy powrót, czy w zasadzie dołączenie do Plus Ligi, no bo to jest ich pierwszy występ w historii w najwyższej klasie rozgrywkowej, no to zaczął się od 2014 roku. No i coś, co można uznać za, powiedzmy, ich sukces przez te ostatnie 6 sezonów, to jest to, że się utrzymują w tabeli. Natomiast utrzymują się nie swoją wybitną grą, natomiast często też niestety no dość słabą grą pozostałych rywali i dopiero ten, powiedzmy, poprzedni sezon i skład zbudowany w poprzednim sezonie dawał takie nadzieje, że no może w tym Będzinie coś się faktycznie ruszyło, natomiast no oni od dotarcia do Plus Ligi zajęli miejsce 11, 14, 11, 13, 13 i 11. W poprzednim odcinku o Kuprum Lubin mówiłem, że oni tak trochę wpadli w takie przeciętniactwo dolnych stanów, natomiast no Kuprum Lubin jednak miało te kilka sezonów, w których na fali takiego entuzjazmu po wejściu do ligi radzili sobie dużo lepiej. Co sądzisz o MKS-ie Będzin? Myślę, że znacznie wyższe oczekiwania były względem poprzedniego sezonu, bo zbudowany skład i też zakontraktowany trener pozwalały sądzić, że będzie to sezon, przynajmniej ja tak uważałem, najlepszy z tych dotychczasowych, czyli na pewno coś powyżej 11 miejsca, ale pewne pertraktacje, perturbacje i per coś tam jeszcze spowodowały, że nie wyszło to finalnie najlepiej. 11 miejsce, tak najlepsze w ogóle w historii występów. Po raz trzeci w sumie zajęte 11 miejsce, no ale co by było, gdyby Puria Fayazi nie zatęsknił za Iranem, gdyby TJ Sanders nie doznał kontuzji i tak dalej, i tak dalej. Tak, no i przede wszystkim co by było, gdyby nie przegrali pierwszych 7 spotkań. 9 bez... chyba. Nie. Chyba nawet 9. Nie, nie było. Albo w 9 meczach jedna wygrana była chyba. No, w każdym razie fatalny początek sezonu. Możliwe. Zaczęło się bardzo źle, a najlepsze w tym wszystkim było to, że oni wcale nie grali tak źle. Tak. I to było trochę na pewno rozczarowujące dla kibiców, rozczarowujące dla trenera, dla zawodników, no ale oni pokonali ten trudny moment i muszę przyznać, że był taki moment, w którym przecież oni już się ocierali nawet o playoffy, że już tam o kilka punktów od tych playoffów się w poprzednim sezonie znajdowali, no i no, znaczący udział w tym miał Rafał Faryna. To już jego kolejny sezon, w którym on też właśnie jest takim zawodnikiem, który robi postępy z sezonu na sezon. Znowu odwołując się do podcastu, który nagrywaliśmy, wywiadu z Kubą Bednarukiem, no jak się zapytaliśmy o sufit Rafała Faryny, no to mówi, że no bardzo wysoko, nie wie do końca, gdzie jeszcze to jest. A natomiast no właśnie na plecach Faryny dobre rozegranie Grzegorza Pająka, właśnie Michał Potera, było kilku zawodników w zeszłym sezonie, którzy się wyróżniali, no ale ten skład na ten sezon obecny jest już zupełnie inny, no i też raz, dwa, trzy, cztery, pięciu zawodników ze składu poprzedniej drużyny w sezonu 19-20 ostało się w MKS-ie Będzin. No a kto odszedł, no to za chwileczkę. Szósty set. No i mamy odejścia. No to kto tam, Filip, odszedł? Po kolei przyjmujący: Dawid Sosenheimer, Jan Fornal. Atakujący: Michał Superlak. Środkowi: Gunia Dryja. Rozgrywający: Pająk, Buczek, wcześniej jeszcze Fayazi i Sanders, nie wiem czy ich liczymy. I libero Michał Potera, Piotr Macheta. Nie. Największe osłabienie według ciebie? No myślę, że ciężki wybór trochę. Ciężki wybór, ale myślę, że Michał Potera. Myślę, że to był właśnie jeden z niewielu zawodników.
Znaczy on i Rafał Faryna to byli tacy zawodnicy, o których powiedziałbym w zeszłym sezonie, że mogli mieć takie aspiracje na grę nawet o wyższe cele. No może jeszcze Grzegorz Pająk, tak? No to też uważam, że to jest solidny rozgrywający. No ale Pająk szuka swoich szans w pierwszej lidze, co było dla mnie zaskoczeniem, no ale tam Politechnika Lublin, nie Lubin, Lublin, więc to będzie ciekawe, jak wejdą do Plus Ligi. No oni też bardzo ciekawy skład skleili i Grzegorz Pająk po prostu chyba idzie tam z zadaniem awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. No więc myślę, że Michał Potera osobiście też, mówię, cenię sobie Jana Fornala, bo on w zeszłym sezonie też pokazywał się kilkukrotnie z dobrej strony, no i teraz też w sumie w sparingach wygląda to bardzo obiecująco w barwach Werwy Warszawa, Orlen Paliwa, ale myślę, że Michał Potera. Zgodzisz się? Lekko bym jeszcze rozszerzył tę dyskusję, bo patrząc na aktualną obsadę środka siatki, to trochę szkoda mi odejścia Dawida Dryi z perspektywy, nie wiem, będzieńskich kibiców. Może. Wydaje mi się, że Dryja byłby postacią numer jeden, gdyby był w tym składzie nadal na środku siatki. Może tak, ale moim zdaniem on niczym specjalnym się nie wyróżnił w poprzednim sezonie. Więc miał kontuzję przez jakiś czas. Tak, tak. Miał kontuzję, ale no to wiesz, to tym bardziej, no jak miał kontuzję, no to tym bardziej nie miał się czym za bardzo zasłużyć. Wydaje mi się, że cały czas jeszcze trochę na Dryję patrzymy przez pryzmat jego gdzieś tam tak, młody, zdolny z potencjałem, no a już nie taki młody i może nie aż taki zdolny i może tego potencjału nie ma aż tak dużo. No on trafia do Cerradu Enea i Czarnych Radom przy kolejnym sezonie. No i ten Dawid Sossenheimer też jest zadziwiający, Sir Safety Perugia. Vital Heinen postanowił go wyjąć z Będzina, tak? Więc no zaskakujący dość transfer, no ale on tam na pewno nie przychodzi też dużo grać. Przynajmniej tak czuję. Vital dobrze wie, kogo bierze, bo był jego trenerem w PWB Friedrichshafen. Trochę rozczarował mnie w ogóle ten zawodnik w zeszłym sezonie, ale już go nie ma, więc nie ma co się rozwodzić. W sumie szkoda trochę Michała Superlaka, który też źle nie wyglądał, jak się pojawiał na boisku. Mówił Kuba Bednaruk o tym, że gdyby mógł, to by grał na dwóch atakujących, no ale z tej dwójki na pewno lepszy jest Rafał Faryna i on akurat zostaje w Będzinie, więc tu jakby decyzja właśnie jasna i klarowna, więc wybrali Będzina, nie to, co dla nich lepsze, a Michał Superlak szuka szczęścia w Warszawie. No i myślę, że może to szczęście znaleźć, szczególnie, że wspomina się w takich gdzieś tam pogłoskach przedsezonowych, no, że Jakub Ziobrowski ma kontuzję barku. Nie wiadomo jak poważną. Jeżeli to będzie kontuzja operacyjna, no to Michał Superlak no, wygląda na to, że może być jedynką w mocnej drużynie naprawdę. I to myślę, że to dla niego będzie bardzo duża szansa na zrobienie kolejnego kroku. No i tak jeszcze sobie myślę, że no, tak, czy kogoś tutaj jeszcze bym wyróżnił, jako czy kogoś może chciałbym przeanalizować. O Superlaku już wspomniałeś, o Pająku wspominaliśmy. Myślę, że możemy ten temat odejść, domknąć i przejść już do nowych twarzy. No i tak kanarkowe te nowe twarze. Szósty set. No właśnie, kanarkowe nowe twarze w MKS-ie Będzin, bo trzech Brazylijczyków mamy. Fabio Rodriguez, Jose Ademar Santana na przyjęciu i Thiago Veloso na rozegraniu. Dwóch Brazylijczyków na przyjęciu z Ligi Brazylijskiej, Thiago Veloso w zeszłym sezonie, Ren Volley. No i trochę, podobnie jak w przypadku Oliveiry, są to postaci z dalszego szeregu, powiedzmy tych, nawet jeżeli chodzi o gdzieś tam aspiracje kadrowe, żeby nie powiedzieć, że może w ogóle gdzieś poza tymi aspiracjami kadrowymi, może Thiago oczywiście w reprezentacji brazylijskiej jeszcze występował. Natomiast jeśli chodzi o przyjmujących, to jestem trochę skołowany. Czy Thiago sporo się już ocierał? Pierwszą reprezentację Brazylii to jest z tej trójki jedyny zawodnik, który ma doświadczenie w Europie, bo on z dobrej strony pokazał się w Molfetcie kilka sezonów temu we Włoszech. No i w zeszłym sezonie miał bardzo dobry w barwach francuskiego Rennes, więc on już wie, co to znaczy gra w siatkówkę w Europie. I jak go kojarzę właśnie z boiska, to mi się wydaje, że to będzie świetny transfer i cieszę się, że on po prostu do Polski, do Będzina zawitał. Z kolei dwie duże niewiadome, właśnie wspomniałeś Fabio Rodriguez i Jose Ademar Santana. Po nich nie wiem czego się spodziewać, bo jednak przeskok z Brazylii do Polski, pierwszy wyjazd za granicę, nie wiadomo jak to na nich wpłynie. Brazylijczycy, mówi się o nich, że są wrażliwi na takie sytuacje, kiedy muszą opuścić swój rodzimy kraj. Tak, wydaje mi się, Fabio Rodriguez zawsze mówi się o Mateuszu Mikę.
Zawsze mówi się o... Mówi się, że no tam, czy Leo Messi sobie poradzi w szary, deszczowy wieczór w Stoke, gdy przeszedł do Premier League. No to pytanie, czy Fabio Rodriguez i José Ademar Santana poradzą sobie w szary, zimowy wieczór w Będzinie? Trudno powiedzieć. Natomiast no też szybkie spojrzenie na wyniki statystyczne w poprzednim sezonie, no i Fabio Rodriguez jednak był podstawowym zawodnikiem swojej drużyny. On grał dużo. Natomiast no, nie można tego powiedzieć o José Ademarze Santanie, który raczej jednak no, tych okazji do gry aż tak dużo nie miał. Natomiast faktycznie no, też ta charakterystyka chyba jest taka, że Fabio Rodriguez on nie ma być od kończenia bardzo dużej ilości trudnych piłek. On raczej ma zapewnić stabilność, powtarzalność. Natomiast to właśnie José Ademar Santana, patrząc też po statystykach sparingowych, on będzie odpowiedzialny mocniej za ofensywę. Obaj przychodzą z czołowych brazylijskich klubów, bo Fabio Rodriguez z Sesji São Paulo. Może o kadrę Brazylii się nie ocierał, ale ocierał się mocno w cudzysłowie o reprezentantów Brazylii, bo chociażby dla Rodriguez'a w piłki wystawiał znany, lubiany William Mariona. On faktycznie grał bardzo dużo, chociaż na pewnym etapie sezonu złapał kontuzję i trochę opuścił meczów, ale na pewno grał więcej niż właśnie wspomniany wcześniej już kilkakrotnie Ademar. On z kolei jednak sportowo czasem zdarzało mu się, że przegrywał rywalizację. Tam był Mauricio Borges i Jan Martinez. No i pomogło mu sporo to, że właśnie Jan Martinez na kilka meczów, mniej więcej na przełomie roku, wypadł z kadry meczowej w ogóle z Rio de Janeiro. No i jak wszedł na boisko Ademar, no to nie odstawał, aczkolwiek miał mecze bardzo różne. Kilka miał takich, że świetnych wręcz, a kilka bardzo słabych, więc to się w sumie tyczy i Fabio, i Ademara, i jeszcze z Lubina Daniela Oliveira, że oni bardzo nierówno po prostu grali. Tak, no i trudno zakładać cokolwiek. Trudno też powiedzieć, który z tych Brazylijczyków będzie występował. Ja raczej jestem bliski tego, że będzie Fabio Rodriguez, natomiast nie można zapominać o Rafale Sobańskim, bo to jest zawodnik też, no, który utrzymuje się już na tym poziomie lat kilka i to jest kolejny klub, który zalicza i znowu się okazuje, że mogą przychodzić nowi zawodnicy, a na końcu i tak gra Rafał Sobański. I to jest też, no mówię, solidny zawodnik, taki trochę Rafał Buszek, bym powiedział. A tak bym go przyrównał z takim stylem gry i powiedzmy też ataku, że swoje da i zdarzają mu się naprawdę świetne mecze, na przykład w ofensywie, tak? On zawsze w którymś elemencie może dać coś super. No ale no jednak no nie jest to też jakiś niebywały poziom, no i od tego nie da się uciec. Gdyby się okazało, że któryś z Brazylijczyków jednak się nie do końca dopasuje do poziomu Bundesligi, jest w razie czego solidny strażak Rafał Sobański. Kwartet przyjmujących uzupełnił Kacper Bobrowski, który zeszły sezon spędził w pierwszej lidze w Chrobrym Głogów, a wcześniej można go kojarzyć z Bundesligi, bo grał w Bydgoszczy. Tak, w Bydgoszczy wchodził na zagrywkę i często wywalał ją w aut. Tylko z tego zapamiętałem. Jak w Pre-Zero Grand Prix wszedł na boisko, na piasek właściwie, to można go było zapamiętać z zagrywki słonecznej. No właśnie, no to na hali to byłaby chyba reflektorowa, tak? bardziej niż słoneczna, no ale wątpię, żeby próbował swoich sił. Jupiterowa, to mi się podoba. Atakujący Rafał Faryna, Michał Godlewski, Volley Naftels, czyli Szwajcaria w zeszłym sezonie, to chyba drużyna prowadzona przez Oskara Kaczmarczyka, tak? Zgadza się, niestety pełnił rolę rezerwowego. Pierwszym atakującym był Estończyk Nomitsu, tak się nazywał, ale Michał Godlewski tam niewiele pograł. Nomitsu to tak japońsko wręcz brzmi. Tak wiesz, no trochę tak. Kumitsu. Nie wiem, co go sprowadziło do Estonii, ale no, coś się takie trochę japońskie. Nie, w każdym razie to jest krwi i kości Estończyk. Okej, pełnoprawny Estończyk. No Estończykiem na pewno nie jest Rafał Faryna. No i myślę, że na pewno też lepiej gra niż ten Estończyk w Volley Naftels, bo mówię, to on, Karol Butryn i Bartosz Filipiak, taka trójka atakujących w zeszłym sezonie, którzy no bardzo, bardzo wyróżniali się na plus. Tak mówię, pomiędzy sezonami też przygotowywałem takie zestawienia statystyczne, które
no miały za zadanie też pokazać, okej, okay, no to co jest na przykład dobrym wynikiem, jeśli chodzi o skuteczność czy efektywność atakujących w plus lidze. No i okazało się, że to jak grał Faryna w zeszłym sezonie, no to była naprawdę bardzo ścisła czołówka, że niewielu zawodników było w stanie, powiedzmy, lepsze statystyki kręcić. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że to jest kwestia lepszej piłki, gorszej piłki i tak dalej, no ale trudno mówić, żeby w zeszłym sezonie Faryna grał tylko i atakował tylko i wyłącznie łatwe piłki, no bo to raczej właśnie on był odpowiedzialny za kończenie piłek trudnych, więc tym bardziej imponujące parametry. No i myślę, że duże szczęście Będzina, że udało się Farynę utrzymać jeszcze w drużynie. Sam trener Bednaruk, pamiętam, w naszym wywiadzie sprzed kilku miesięcy skomentował mniej więcej w ten sposób, że momentami Faryna notował lepszą efektywność niż środko. I to też jest znamienne, znaczące i po prostu wrażenie, bo faktycznie tak było, jak się popatrzyło w liczby. Więc no... No właśnie. No Thiago Veloso, solidny punkt, Rafał Faryna, bardzo solidny punkt i nie wiadomo co z przyjęciem. Co sądzisz o środku, bo wydaje mi się, że tu jest spora strata. Nie. Właściwie jednego zawodnika, ja tak uważam, że dla mnie strata Dawida Dryi i zastępstwo za niego to jest osłabienie. No ja się nie zgodzę, moim zdaniem to jest status quo. W zeszłym sezonie no Ratajczak, Gunia i Dryja, no to był środek, który był co najmniej taki sobie. A teraz mamy Szmita, Gawryszewskiego, Ratajczaka i Kalębkę i moim zdaniem to jest też środek, który już tu i teraz jest taki sobie. Natomiast ja wiesz, mówisz na przykład o zastępstwie. No nie wiem, dlaczego Gawryszewski miałby nie być na poziomie Dryi. W sensie, no to jest cały czas zawodnik, który no okej, okay, no on może nie jest efektowny i nie bije ci kołków i nie zagrywa z wyskoku, ani jakichś tam dryjówek czy różnych wariacji na temat tych takich spinowych zagrywek. Natomiast no to jest solidny środkowy i wydaje mi się, że nie bez powodu już też na tym poziomie gra długo, więc moim zdaniem to nie jest strata. Znaczy, okej, okay, no na pewno się zgodzę z tym, że to jest solidny zawodnik, ale mimo wszystko i tak lekko wyżej widzę ponad tymi wszystkimi środkowymi właśnie Dawida Dryję. Ciekawy jestem, czy Bartosz Schmidt wywalczy sobie więcej miejsca na boisku, bo on w zeszłym sezonie dopiero wskoczył na klub plusligowy z pierwszej ligi. On ma już chyba 29 lat i może pod takim szlifie taktycznym przez jeden sezon okaże się, że to jednak on będzie pierwszoszóstkowym zawodnikiem i na to trochę liczę, bo to jest ciekawy zawodnik, jeśli chodzi o jego parametry fizyczne, to jak on się składa do ataku, jak zawisa wysoko i długo w powietrzu. Bardzo ciekawy do obserwowania, ale tak, pamiętam, że czy dostanie szansę gry? No wiesz co, w sparingach wygląda na to, że dostaje. Wiadomo, no sparingi sparingami, no to tam wszyscy dostają szansę gry, bo wszystkich chce trener zweryfikować. Natomiast no, on też wygląda dobrze w tych sparingach. I to chyba kiedyś też podawane były informacje, to właśnie też Bednaruk udostępniał na swoim Twitterze, że no, jeżeli chodzi o parametry skocznościowe, no to Schmidt przerasta swoich kolegów. A tyle tylko, że mówię, no to jest dziwne, bo on ma 29 lat. I właśnie to było dla mnie zaskoczenie w zeszłym sezonie, bo ja mówię, kurczę, no dobre parametry skocznościowe. Młody, zdolny. Młody, zdolny, a tutaj w sumie no, młodszy ode mnie, ale ja już o sobie młody, zdolny nie powiem w jakiejkolwiek dyscyplinie, to jeszcze w jakichś tam innych dziedzinach życia, to może jeszcze, ale jeżeli chodzi o sport, no to nie, natomiast no, on ma też co gonić, tak, bo on tam ewidentnie jakieś tam kwestie taktyczno techniczne musi nadrabiać. No i kibicuję mu. Ja tutaj się zgadzam, że to jest taka postać, którą warto jest obserwować. Rozgrywający Thiago Veloso, to wspominaliśmy, no i Łukasz Makowski. Elpis Ampelokipon? Gdzie to było? Gdzie to było? Grecja. Grecja, aczkolwiek to Ampelokipon też trochę po japońsku brzmi. No, przynajmniej dla mnie. Ampelonipon to może by byłoby bardziej. To była ostatnia drużyna ligi greckiej z zeszłego sezonu. Okej, no to no, zaczynając może od samego Thiago Veloso, no to no kurczę, no to cały czas, jeżeli jest ktoś, kto ociera się o rozegranie w reprezentacji Brazylii, no to myślę, że no nie można lekceważyć takiego zawodnika. No on ma, tak jak wspominaliśmy chyba, jak, nie wiem, rozmawialiśmy chyba w podsumowaniu transferów, mieliśmy taki odcinek z miesiąc czy dwa miesiące temu, no i tam też mówiliśmy, że no on przecież nie jest najwyższy,
bo on tam chyba 186 cm wzrostu, natomiast no, to może się wpisywać w taki ciekawy schemat niewysokich, ale za to bardzo dobrych technicznie i szybko grających, rozgrywających z Ameryki Południowej i, no, i jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko poukłada. Natomiast myślę, że to jest rozgrywający na naprawdę bardzo, bardzo solidnym poziomie ligowym. Myślę, że to będzie solidny fundament właśnie tej drużyny i na pewno wokół takich siatkarzy takie zespoły właśnie gdzieś około środka tabeli spokojnie można budować. Łukasz Makowski na razie w Plus-Lidze nie zaistniał poza chyba jednym sezonie w Olsztynie, jeśli go kojarzę, on był zmiennikiem. Tak, on był zmiennikiem. Był zmiennikiem Pawła Woickiego i radził sobie, uważam, że całkiem solidnie, więc i to tak, jest... Tak właśnie, całkiem nieźle chyba. I to jest też... W Estonii, też sezon w Grecji. I to jest też dobry duch drużyny. On też nigdy nie mącił, on zawsze był lubiany. I to też jest istotne, tak? Jakby nie można oceniać wartości tylko wartością sportową, która uważam, że jest akurat solidna i no, też mówię, wstydu nie robi na boisku, a dodatkowo po prostu był zawsze duszą towarzystwa i był naprawdę pozytywnie. Atmosfericiem. A takiego atmosfericza może na przykład w Rzeszowie zabrakło w zeszłym sezonie, bo tam raczej było deatmosfericzów dużo. Czy desatmosfericzów. Libero, Szymon Gregorowicz z GKS-u Katowice, no i Wiktor Haduch pozostał z poprzedniego sezonu, to chyba jest gdzieś też z wychowanek MKS-u Będzin, może się mylę. Natomiast Szymon Gregorowicz, no, w zeszłym sezonie rywalizował z Dustinem Watenem, no i zdarzało mu się już wejść na boisko. Natomiast no, w porównaniu do jednak najlepiej przyjmującego libero poprzedniego sezonu, czyli Michała Potery, no to myślę, że tutaj widzę wyrwę, tutaj widzę dużą lukę na niekorzyść względem poprzedniego sezonu. Natomiast no, będzie wreszcie miał okazję udowodnić swój potencjał sportowy na dłuższym dystansie w Plus-Lidze. Tak, ja cały czas jeszcze Szymona Gregorowicza pamiętam z poprzedniego okresu przygotowawczego, czyli z tego sprzed ubiegłego sezonu zakończonego przez koronawirusa, gdzie miałem okazję zobaczyć dwa jego mecze na żywo w Krośnie. Będzin grał chyba z Katowicami i bodajże z Radomiem, no to wtedy właśnie Gregorowicz bardzo dobrze wyglądał. I sądzę, że jeśli taki poziom gry z tamtego okresu przygotowawczego będzie w stanie powtórzyć jeszcze trochę podnieść swój poziom, no to na pewno Michała Pottery 1-1 nie zastąpi, ale jest to na pewno ciekawe dla mnie zastępstwo. Tak, przepraszam, on nie jest wychowankiem Będzina. On jest, zaczynał karierę w Zielonej Górze, no i potem jeszcze mając tam lat... Grał w Będzinie. Mając lat paręnaście dołączył do MOS-u Wola Warszawa, ZS Politechnika Warszawska, no ale ostatnie poza tym sezonem w Katowicach to poprzednie 4 lata faktycznie spędzone w Będzinie. On do Będzina teraz wraca. No i najlepszy transfer? No chyba jedno nazwisko się ciśnie. Myślę, że Thiago Veloso, czyli Thiaguinho. Tak. Tak nazywany, brazylijski rozgrywający. Tak, też myślę, że Thiaguinho i zagadką będą ci Brazylijczycy. Nie wiem do końca, gdzie ich to poniesie, bo tak jak to chyba też ładnie ująłeś, nie za bardzo wiadomo, gdzie jest ich sufit. W sensie mniej więcej wiadomo, że można, powiedzmy, ich, nie wiem, potencjał odrobinę zaniżać, tak żeby trochę się zabezpieczyć, że no, że tam jednak ten Będzin jest jakimś tam dużym zaskoczeniem. Natomiast no, to nie są zawodnicy, o których można powiedzieć, że to są pewniacy. To nie są zawodnicy, że okej, to są ci obcokrajowcy, którzy będą na pewno robić różnicę, bo udowodnili swoją siłę na przykład poza Ligą Brazylijską. Ale nie róbmy z zawodników, którzy mieli okazję grać w Lidze Brazylijskiej, cieniasów. Zwłaszcza, że to nie była Liga Brazylijska doły tabeli, tylko to było sesji, było SES Rio de Janeiro. W sesji mówiłem William Mariona, Alan, Eder, Sidao, Murillo, obok niego grali w szóstce jeszcze Lucas Loch, w SES Rio de Janeiro choćby Wallace, Mauricio Borges, fajny Argentyńczyk Jan Martinez, Flavio Gualberto, więc tam naprawdę no tak, ciekawe no, postaci. Oczywiście tak, no jeżeli grają, no to super. Natomiast no co by nie mówić, tak, no też trzeba powiedzieć otwarcie, że
A Sesji zajęło czwarte miejsce w tabeli w zeszłym sezonie, a Rio de Janeiro trzecie miejsce, więc za Funvikiem Taubaté i za Sadą Cruzeiro te dwie drużyny gdzieś tam się uplasowały i na pewno były w tych górnych stanach, więc no nie mogli być aż tak słabi, żeby nie wystarczyło na ligę, było nie było też dość trudną, no bo to nie jest tak, że na przykład, no nie wiem, no Liga Brazylijska w momencie, gdy na przykład zestawialiśmy Sadę Cruzeiro z drużynami z Europy, no to Sada radziła sobie często dobrze, więc ta liga na pewno może kreować dobrych zawodników, no i sam jestem ciekaw, jak to pójdzie w przypadku no dwóch przyjmujących z Będzina, bo myślę, że Tiaguinho da radę. A na co to wszystko wystarczy w tabeli? Szósty set. No i na co wystarczy, Filip? Właśnie dobrym punktem wyjścia jest to, że nie wiem, jakim sufitem co okaże się sufitem dla Fabio Rodriguez'a i za Demarco Dany, bo jeśli by się okazało, że to będą bardzo dobre transfery, że obaj to są trafione ruchy, no to rozegranie i atak pozwala mi jakoś około środka tabeli spokojnie będzie stawiać, ale jeżeli obaj czy któryś z nich będą mocno zawodzić, no to będę musiał mocno asekuracyjnie tutaj typować i sądzę, że gdybym miał w skaderce takie widełki trzymiejscowe, no to niech to będzie 10-12. Tak, no myślę, że tak nawet porównując, zestawiając to ze składem w poprzednim sezonie, to myślę, że za Sosenheimerem nie ma co płakać, a może któryś z Brazylijczyków okaże się być lepszy, a Sosenheimer tam dużo grał w podstawowym składzie. Faryna, jak utrzyma poziom, no to cały czas będzie dobrze. Tiaguinho, dobry rozgrywający. Środek, moim zdaniem, mniej więcej zostaje na tym samym poziomie. No i na libero, moim zdaniem, jest to regres. No a libero jednak bardzo pomagał Będzinowi w stabilizacji gry i właśnie tych elementów. No dawał dużo komfortu rozgrywającym. Ale wydaje mi się, że jednak ten rdzeń właśnie Tiaguinho, Faryna, nawet Sobański czy Gawryszewski, no to są na tyle solidni zawodnicy w naszej lidze, że stawiam ich tak, powiedzmy, no raczej dół i tutaj myślę, że też bym się przychylił do twojej oceny, tylko że dla mnie mimo wszystko jednak 11-13, ale bardziej 11 niż 13 w ten sposób. Czyli myślę, że raczej bez problemu powinni się utrzymać, natomiast no 10 miejsce wydaje mi się, że jednak jest szereg drużyn, które no, stawiam wyżej i myślę, że tak wymieniłbym spokojnie te 10 drużyn, które moim zdaniem jednak no, mają trochę więcej do zaoferowania niż drużyna Jakuba Bednaruka. No ale myślę, że w Będzinie też no, tonują oczekiwania, problemy finansowe przed tym sezonem. Udało się posklejać drużynę. Wydaje mi się właśnie to, co w przypadku Krzysztofa Stelmacha mówiliśmy, że trochę zabrakło nam odważniejszych ruchów transferowych. Tutaj tej odwagi jest bardzo dużo. Jezu, trochę ta sytuacja finansowa, w ogóle około koronawirusowa zmusiła właśnie trenera Bednaruka, żeby poszukać nieszablonowych rozwiązań. Zresztą on co sezon potrafi zaskoczyć jakimś nazwiskiem, bo raczej nieszablonowych graczy sprowadza do swoich drużyn właśnie trener Bednaruk. I tym razem jest podobnie, bo wyciągnięcie właśnie Fabio i Ademara to dla mnie są takie ruchy nieoczywiste, trochę naznaczone ryzykiem, chociażby z tego powodu, co powiedziałem już wcześniej, że to będzie dla nich pierwszy wyjazd poza Brazylię. A to są jednak bądź co bądź bardzo ważne pozycje. Dobrze, że został ten Rafał Sobański, to będzie solidne zabezpieczenie w razie, że gdyby jeden z nich nie wypalił, jeśli obaj nie wypalą, może jeszcze być, duże problemy. Może być wtedy nieciekawie. No dobra, no to chyba na tym... I jeszcze jest jedno takie ryzyko, Michał Godlewski. Jeśli on był, to jest młody zawodnik cały czas, jeśli on był rezerwowym w lidze szwajcarskiej, no to co będzie, jeśli wypadnie z gry Rafał Faryna, bo już wtedy zabraknie Michała Superlaka z kolei. Nie wiem, czego się spodziewać po Michale Godlewskim, bo go kompletnie nie kojarzę, no ale jeśli patrzeć na fakt, że był rezerwowym w właśnie piątej drużynie Ligi Szwajcarskiej, no to trudno oczekiwać czy obiecywać sobie dużo.
Tak, no myślę, że bardzo dobrze to wszystko zdiagnozowałeś. Nie wiem, zgadzacie się z nami, nie zgadzacie się, drodzy słuchacze, dajcie temu wyraz w social mediach. To był czwarty odcinek z serii Odliczamy do Ligi. Kolejne odcinki już w następnych dniach, zgodnie z kolejnością tabeli w poprzednim sezonie. Dalej będzie Zawiercie, Suwałki, Olsztyn oraz Radom. A tymczasem za uwagę dziękują Piotr Złoch i Filip Kurfandy. Dziękujemy za uwagę i prosimy o udostępnienie. Dajcie suba, dajcie lajka, jak to się pięknie mówi zawsze. Starajcie się pomóc nam w dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców. Trzymajcie się.